Jesteśmy na zakończeniu jedynej w tym roku edycji kursu harcmistrzowskiego Kogito. To już kolejny raz, kiedy instruktorzy nie tylko Centralnej Szkoły Instruktorskiej przez kilka miesięcy, przez trzy biwaki pracują z podharcmistrzami, którzy mają otwarte już próby harcmistrzowskie albo ze świeżo upieczonymi harcmistrzami nad ich instruktorskim rozwojem, nad budowaniem w nich sprawczości, odpowiedzialności za organizację, nad umacnianiem w nich przekonania, że harcmistrzom nie jest wszystko jedno. W tym roku kurs harcmistrzowski Kogito odbywał się w trzech miejscach. Pierwszy biwak w Warszawie, drugi w Toruniu, a trzeci tutaj w podkieleckiej tokarni. Przez wiele miesięcy ponad 20 kursantów oraz 5 osób kadry zmagało się z ważnymi problemami. Toczyliśmy żywe, ważne dyskusje o przyszłości Związku Harcerstwa Polskiego. Poznawaliśmy siebie, poznawaliśmy drugiego człowieka. A dzisiaj zakończenie. Mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że ten kurs będzie wspaniałą inspiracją w ich dalszej instruktorskiej i mam nadzieję harcmistrzowskiej drodze. Jestem w kadrze kursu harcmistrzowskiego Kogito, ponieważ poprosił mnie o to Maciej, komendant. Zajmuję się kontaktem z uczestnikami, zajmowałam się przygotowaniem rekrutacji i potem przeprowadzeniem tej rekrutacji i mam niesamowitą przyjemność bycia opiekunką jednego z zastępów. Prowadziłam na tym kursie zajęcia dotyczące stawiania sobie celów własnego rozwoju, również rozwoju poprzez kurs. I to jest ten obszar, w którym ja się czuję najlepiej. Bardzo się cieszę, że ten kurs był taki intensywny i uważam, że mieliśmy bardzo ciekawą grupę uczestników. Kurs Kogito jest tym kursem, który powinien faktycznie wziąć udział każdy podharcmistrz, przewodnik, który przygotowuje się już do pełnienia wyższych funkcji w naszym związku. I faktycznie ja osobiście widzę bardzo dużą wartość dodaną w tym kursie, ze względu na to, że odpowiada na potrzeby po prostu ludzi, którzy chcą być harcmistrzami w naszej organizacji. Z tego tytułu ja osobiście jestem w stanie polecić ten kurs wszystkim kandydującym i mówię to z pełną odpowiedzialnością za moje słowa. Kurs harcmistrzowski jest to taka forma szkoleniowa dla nas, instruktorów harcerskich, gdzie przygotowujemy się do bycia odpowiednim harcmistrzem, nie tylko w życiu tutaj harcerskim, ale także w życiu prywatnym. Poszerzamy swoje horyzonty, wymieniając się z doświadczeniami z różnymi ludźmi z różnych stron Polski, co jest bezcenne i na pewno nam się przyda w życiu harcerskim i prywatnym również. Właśnie mam okazję uczestniczyć w zakończeniu kursu harcmistrzowskiego Kogito, tutaj w Skansenie w Tokarni. Kurs składał się z trzech weekendów, podczas których tak naprawdę pracowaliśmy nad sobą i nad naszą postawą. Dążyliśmy do tego, żeby być jakby ludźmi, którzy biorą odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, również prywatne, jak i za całą organizację Związku Harcerstwa Polskiego. Ten kurs był bardzo budujący. Wychodzę tutaj z wieloma myślami i też z wieloma przepracowanymi sprawami i również sukcesami, ponieważ dostałam konkretne narzędzia, jak sobie poukładać różne sprawy. Zrobiłam to między jednym i drugim biwakiem i myślę, że kurs naprawdę dał mi dużo jako człowiekowi. Dla mnie kurs Kogito to przede wszystkim zmiana swojego myślenia pod względem tego, w jakim środowisku żyjemy i podejścia do ludzi na zewnątrz. Byliśmy w miejscu, gdzie poznaliśmy osoby uzależnione chociażby, co dla mnie wywarło największy nacisk, dzięki czemu kurs Kogito to wyjście poza swoje hermetyczne harcerskie środowisko i zobaczenie tego świata szerzej niż jest tak naprawdę.